Witam wszystkich serdecznie na bazie mojej powiedzmy kolekcji, tak? No jeżeli można to tak nazwać, chociaż, chociaż ja to nie do końca nazywam kolekcją, no po prostu po pozostałości, po tym, co zostało mi z intensywnie prowadzonego biznesu związanego ze starą motoryzacją, kupno, sprzedaż, bo tym się zajmowałem przez kilkanaście lat, można powiedzieć, ale jakiś tam końcowy zestaw motorowerów w sumie polskiej produkcji został, tutaj mamy do czynienia ze starszyzną, tam dalej młodzież, czyli motorynki. Motorynki teraz w tej chwili zostawiam w spokoju, skupię się na starszyźnie, czyli na komarkach. Pokażę tak z grubsza, jakie są różnice pomiędzy tymi modelami akurat, które tutaj udało mi się zgromadzić. I musimy wiedzieć jedno w, w, w produkcji w ogóle polskiego sprzętu wszelakiego, jeżeli chodzi o motoryzację. I to dotyczyło wszystkiego, motorowerów, motocykli, samochodów, że pomiędzy modelami, takimi ogólnie przyjętymi modelami, Yy, nie ma takiej bardzo sztywnej różnicy, yy, oddzielonych jedną grubą kreską, że model od tego różni się na 100% tylko tymi. i w kolejnym modelu nie ma tego zastosowań. Dlatego, że to się wiązało bardziej z naszą sytuacją. Geopolityczną, byliśmy mocno zależni wiadomo, od kogo, były problemy no, z produkcjami różnego typu, z pozyskiwaniem materiałów, a co za tym idzie, te części były adoptowane do. Przypuśćmy, że był produkowany nowszy model, ale jeszcze wprowadzano, pozbywano się resztek części ze starego modelu, dlatego te modele się tak troszeczkę mieszały, nie zazębiały się. Nie ma czegoś takiego, że na 100% ten konkretny model to wygląda tak i siak i nie. Nie ma tutaj możliwości, żeby nie miał zaczerpniętego jakiegoś rozwiązania ze starszego sprzętu. Jest to dosyć nagminne, że te że, tak powiedziałem, że te modele i części się gdzieś tam e, mieszają ze sobą i, i na to nie mamy wpływu, to trzeba zaakceptować. Mniej więcej, oczywiście, jest wiadomo, e, w jakim stopniu różnią się te modele i kiedy jakie rozwiązanie, mniej więcej, ja myślę mimo wszystko, było wprowadzane, czyli na przykład jak różniły się nadwozia, no w tym przypadku motorowerów. Albo jak, kiedy zaczęli wprowadzać nowy silnik, ale to nie ma reguły, dlatego że produkowali stary model równolegle z nowym modelem. I to tak mówię, to te części, te podzespoły potrafiły się mieszać. Ja wam za chwilę tutaj pokażę, chociażby na bazie tego skrom, tej skromnej, tu, tego skromnego zestawu, zestawu że, że potrafiło to być takie no, po prostu kontrowersyjne. Musicie wiedzieć, że to, co ja tutaj posiadam, to wszystko to jest. Yy... To jest w takim stanie, jak ja pozyskałem od sprzedających. Nic absolutnie przeze mnie nie było robione. Nic. Zero. Ja nic tutaj nie grzebałem, nic nie modernizowałem. Nic nie naprawiałem. Po prostu ja to tak przetrzymuję. Nie mam na to czasu na jakieś tam głębsze na jakieś naprawy. Poza tym nie mam potrzebowania nie mam na to. Także to jest tylko i wyłącznie wszystko w oryginale. Znaczy w oryginale. To niekoniecznie jest całkowicie w 100% oryginalne. Czyli mogłybyś być tu jakieś modyfikacje wprowadzone, ale nie przeze mnie. I, i musicie to zaakceptować, że, że że gdzieś tutaj mogą być jakieś pomyłki w poszczególnych podzespołach, ale zasadniczo mniej więcej widać, który, który sprzęt jest oryginalny, a który ma tam coś przerabiane. Dziś tam będziemy mogli to wychwycić, ja myślę. I zaczynając od samego początku, ja, ja robiłem już prezentację tego modelu. To jest model 2.3.1b. Tutaj, tak jak widzicie, z 1963 roku. Ja go zaprezentowałem już w moim filmie. Możecie tam mniej więcej sobie zobaczyć co na jego temat powiedziałem. On jest zachowany w oryginale, Jedyna, jedyny minus, tak jak widać, to jest, został pomalowany in, w inny kolor, a tak poza tym absolutnie wszystko według mnie tutaj przy tym motorowerze jest oryginalne, dosłownie kompletnie wszystko, każda śrubka, silnik jest oprawidłowy, tłumik, koła, nadwozie, siodełko, wszystko jest w oryginale i to jest chyba jedyny motorower, raz, że u mnie w tym, w tym moim zestawie najstarszy, a dwa, że on tak jak powiedziałem jest najlepszy, lepiej zachowany. Każdy kolejny to już ma tam jakieś wady i, i, i były robione przeróbki, ale ten powiedzmy, że jest w miarę fajny. Zobaczcie jak, ja tutaj sobie wziąłem miarkę, jak się różni na przykład lampka. To jest ostatni model, gdzie była, gdzie była tego typu lampka zastosowana. Tak, taka niewielka, a już w już kolejnych modelach już były te lampki z osłonami takimi metalowymi. Kolejną taką rzeczą, która się różniła od następnego modelu, to tutaj nie ma oryginalnie osłony silnika, jej oryginalnie nie ma i nie było, a tu w następnych modelach, tak jak widać tutaj, widzicie, tu jest już uchwyt na osłonę, jej tutaj nie ma. Tak, oczywiście, ja, ja wiem o tym, ale, ale ona powinna tutaj być. Także kolejny model 232, to jest model 232 z roku, yy, zdaje się, 70. Yy, nie, 68, przepraszam bardzo. 68 rok, no to już tak powiedziałem, jest ta różni się tą osłoną yy, i Przednią lampą, tak zasadniczo. Silnik w tych obu komarkach, według mnie, powinien być tak sam. Znaczy, tak, tutaj na pewno jest ten, yy, który powinien być. S38, tak jak widać, z tym mocowaniem gaźnika na, na okrągły cyban, tak jak tutaj wam pokazuję. Tu też powinien taki być. Według mnie ten silnik już jest wymieniony z nowszego modelu, bo już, są, już jest mocowanie na dwie śruby, tak jak widzicie. Yy, to jest z nowszego modelu, czyli z modelu 2.3.2.0. I to jest kolejny model, tam 70. rok, Czyli dwa lata różnicy i jest, y, jest różnica pomiędzy tymi dwoma komarkami, taka, że właśnie tutaj według mnie powinien być stary, stary typ silnika, w następnym już jest silnik właśnie ten, y, tego typu. Osłony tutaj te widoczne są takie same, tak jak widać metalowa osłona, miały y, klaksony, klakson był zasilany baterią, y, tutaj ich tutaj chyba prawdopodobnie nie ma w jednym modelu, może ich, nie wiem. A tu chyba tam coś jest, no nieważne, były zasilone tom. i zasadniczo te dwa modele od siebie wizualnie według mnie nie różnią się, oprócz tego, właśnie silnika, tak jak powiedziałem, z innym mocowaniem, bo to jest też silnik S38, z innym mocowaniem do cylindra gaźnika. Oczywiście inny gaźnik, osłony też były inne, bo tam nie było wycięcia na, na no, przypompowanie paliwa, na tak zwane, chyba, sanie to się nazywało. Także no, tam były jakieś może kosmetyczne różnice, ale wizualnie ja bym powiedział, że, że oba były bardzo podobne. To są jeszcze, komary, tak zwane sztywniaki. Sztywniak to już wiecie doskonale, że chodzi o to, że on na tylnym, y, tylne koło było zawieszone na sztywno. Nie ma żadnej amortyzacji, jest tak jak w rowerze, tak jak widzicie i w tym 2 2.3.1b, zobaczcie i w tym 2-3-2. i w tym 2.3.2.0. Zobaczcie, wszystko to są sztywniaki, co za tym idzie. Wszystkie silniki miały, y, wszystkie, przepraszam, komarki miały silniki na zapalane na pedała i hamulec był w pedałach które były przymocowane do, znaczy które były no, przy silniku. Tak? Odpalało się go pedałami i hamowało się pedałami. E, zasadniczo to, to, to była taka charakterystyczna, e, jakby przypadłość dla wszystkich sztywniaków. Kolejne modele, akurat tutaj, które ja posiadam. To jest model 2350. Tutaj nie mam silnika. Widzicie, on się nazywał fabrycznie Komar 3, ale w różnym stopniu go tam nazywają. Wiecie, to mówią, że tam... Ja mówię, a propos tych modeli, na sztywno bym się do tego nie przyzwyczajał. Dlatego, że tak jak powiedziałem, one się różniły od siebie. One miały przemieszanie tych, tych części. Zobaczcie, to jest model 2350. Według mojej osobistej oceny to jest też model 2350. Dwa...

Według tabliczki znamionowej. Na tym już tabliczki nie było. Też nie wiem, dlaczego tych tabliczek nie było na, na, na kolejnych komarach. Nie kumam tego. Była, ty, był tylko numer Ramy. Nie wiem, dlaczego zrezygnowano z, z ich dawania. I teraz zobaczcie. To i to jest ten sam model, dlatego że ten to znowu jest kolejny model 2, 3, 5, 1. Zupełnie inne zawieszenie. Widzicie, tu już jest teleskopowe zawieszenie, całkowicie inne rozwiązanie, są rurki, a tutaj jeszcze jest to profilowana blacha i zawieszenie pchane, wachacz pchany, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. W tym też jest wachacz pchany, czyli to jest jeszcze stary rodzaj zawieszenia, które było tak samo stosowane w poprzednich sztywniakach. Już tutaj, zaraz, zaraz. Już tutaj jest zastosowane z tyłu zawieszenie amortyzowane, tak jak widać. Widzicie, że tutaj już jest amortyzator, a w poprzednich sztywniakach tak jak już powiedziałem nie ma amortyzatora. Tu już mamy zawieszenie amortyzowane, metalowe osłony łańcucha w jednym i w drugim. Yy, według mnie, tak jak powiedziałem, to jest młodszy komar, chociaż on ma taką samą nazwę roboczą 2350. Dlaczego nie jest 2351? A no dlatego właśnie, że nie ma, yy, nie ma tego typu zawieszenia, które było właśnie w komarze 2351, tak jak widzicie teraz, jak dobrze widać różnicę w zawieszeniu. Tutaj jest teleskop, tak, Inne mocowanie błotnika, takie dwa yy, wsporniki. Tam nie ma tego tych, tych wsporników, tylko jest jeden wahacza, tak jak widzicie tam. Yy, tam w bok zastosowany. One się też różniły tym, że tutaj zmieniono w silniku, zdaje się, kartery. One już miały inną, inne nadruki na karterach. Tak, jak widzicie. Tutaj. Widzicie? Tu są tego typu. Nie ma tego napisu S38. Co tu jeszcze mamy w tych komarkach? Co tu jeszcze mamy w tych komarkach? No, tak jak widać tutaj, zresztą na załączonym obrazku, że zlikwidowano plastikową obudowę, która tutaj tak osłaniała poprzednie modele 2350, wcześniejsze też oczywiście, ale tak i dali taką pojedynczą lampkę, która była no też między innymi w motorynkach stosowana. No, całkowicie głównym tematem jest całkowicie inne zawieszenie, ale zobaczcie. Tak jak uważam, że te dwa modele to są takie same, tak zobaczcie, w tamtym komarku według mnie oryginalny bak ma gwint, yy, korek wkręcany na gwint, jest, jest nisko zawieszony korek przy samiutkim przy baku. Tutaj jest odsadzony, tak jak w tym modelu, 2-3-5-1 jest odsadzony, czyli ten korek już jest nie tylko wciskany. Widać już po korku samym, że on jest wciskany. Tak samo tutaj. Dlatego no mówię, to jest... To wszystko jest, jest płynne. Tutaj jest obudowa plastikowa łańcucha w 2, 3, 5, 1, w poprzednim jeszcze jest metalowa. No, czysto teoretycznie nie powinno tutaj być yy, takiego baku powinien być dalej wkręcany, według mnie, ale są pewnie lepsi fachowcy ode mnie, którzy to rozkminiają. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, stwierdzenie, że dokładnie ten komar z pamięci, ktoś powie, w tym roczniku wyglądał tak i tak i na 100% tak wyglądał, ja bym mocno z tym polemizował. Są roczniki, które, komary, które są zgoła inne i inne, nawet nawet widzicie, inny jest nadruk na, to są oryginalne nadruki, to nie jest kalkomania, to jest, to jest oryginalne oryginalny kolor, tamten też jest oryginalny kolor, mamy do czynienia z komarem trójką i tam mamy do czynienia z komarem trójką, tam jest jeszcze grafika starego typu, jak w komarach sztywniakach stosowana, tu już mamy do czynienia z grafiką y, współczesną, taką jak stosowali, tak jak widzicie, w kolejnych modelach komara. Widzicie? Taka chromowana naklejka z napisem komar, tak? Tu już nie ma na, na przykład komar y, trójka, tylko tam jest komar trójka. No to wszystko jest tego typu. Bazujemy tylko i wyłącznie na tych moich tutaj na tej mojej kolekcji, no, no nazwijmy to kolekcją, choć ja tego kolekcją nie nazywam, po prostu je posiadam, mam, jakbym, powiem Wam tylko taką ciekawostkę, jakbym poprzez te kilkanaście lat mojej działalności na rynku, kiedy ja skupowałem w całej Polsce motory, motorowery, samochody zabytkowe, stare, no był to mój chleb powszedni i, i, i można powiedzieć, że ja, no tym handlowałem, tak, bo nie miałem ani środków do tego, żeby zatrzymać to, a oczywiście nie wynikało to z tego, że ja nie chciałem, bo oczywiście bardzo chciałem, ale niestety no sytuacja materialna była taka, że byłem zmuszony kupić i sprzedać, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby utrzymać rodzinę, ale jakbym zostawił to wszystko, co miałem co w moim posiadaniu. Myślę, że tych samochodów, motocykli, motorowerów, no to nie wiem, to nie powiem, że to były setki, bo setki to można powiedzieć, że to mogło być 800, tak? Ale to było na pewno grubo, grubo powyżej, powyżej setki, to grubo, to w ogóle nie ma o czym mówić, bo nawet jeżeli przyjrzymy się tylko temu, co tutaj mam, tylko, jakby tutaj w zakresie motorowerów, nic więcej, no to mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem jest motorynek, no to już mamy trzynaście tylko tu, tylko to co zostało, a to już dawno yy, można powiedzieć, że temat przeszedł do lamusa. Mógłbym wam jeszcze powiedzieć tylko tyle, że pozyskanie w dniu dzisiejszym troszeczkę już jakby kończymy ten temat tutaj tych komarków, bo, bo no tak jak mówię, możecie sobie sami tam ocenić jakby co, gdzie, w jakim komarku ja się przejdę tak naokoło i, i będę coś opowiadał. Można powiedzieć, że pozyskiwanie tego typu sprzętu już od jakichś tam dziadków czy z jakiegoś tam z jakiejś sodoły czy z jakichś miejsc takich dziwnych, jak dla mnie to się skończyło, to skończyło są jeszcze tylko i wyłącznie absolutne przypadki, które się jeszcze gdzieś tam zadziewają. Pojedyncze już nie można mówić o jakimś masowym pozyskiwaniu. Ja to robiłem przez kilkanaście lat w sposób bardzo, bardzo profesjonalny. Miałem bardzo dobrze, bardzo dobrze rozwiniętą siatkę poszukiwawczą, i system, którym ja poszukiwałem. Yy, mogę Wam dzisiaj powiedzieć i zdradzić, jaki to był system, dlatego że, yy, dlatego że to już nie działa, nie funkcjonuje. Także, jak ktoś ma ochotę, proszę bardzo, niech próbuje, ale, ale mogę Wam od razu to zdradzić, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, ja bym nigdy tego nie powiedział yy, wcześniej, dopóty, dopóki to cały czas funkcjonowało. Ten system był prosty. Ja to rozkminiłem kilkanaście lat temu, jakby doszedłem do tego, do tego, do tego wniosku, że starsi ludzie, którzy mieli to wszystko na, na co dzień, poruszali się tym, dojeżdżali do pracy czy korzystali z tego jako główny środek lokomocji, z różnych, nie tylko z motoroweru, bo były samochody, były motocykle, były naprawdę takie perełki, że dzisiaj daję Wam sobie głowę obciąć, że, że bylibyście w szoku, bo na przykład Junak, najstarszy, który był w użytkowaniu, należał do mnie. On oczywiście został sprzedany kolekcjonerowi, ale, ale ja go miałem. Ja mam bardzo dużo zdjęć z tym Junakiem i kiedyś zaprezentuję jakiś film dotyczący właśnie tego Junaka. Jakbym dzisiaj to wszystko pozostawił, ale to nie tylko Junak. Wiele, wiele innych rzeczy, tak jak powiedziałem, samochody ciekawe, i tak dalej, naprawdę modele no, szokujące. Było system mój był taki, że wiedziałem doskonale, że mamy do czynienia i chcemy dotrzeć do starszej publiczności, do starszych osób, do osób, które kompletnie nie, nie, nie radzą sobie z internetem i już nigdy sobie z tym nie poradzą, nigdy nie będą w internecie, a jednak gdzieś są w przestrzeni publicznej i trzeba, i trzeba do nich dotrzeć. Tak? I systemem moim było to, że dawałem ogłoszenia w absolutnie całej Polsce, wyobraźcie sobie, w gazetach. W gazetach dosłownie, w wielu, wielu, w dziesiątkach różnych gazet. Kosztowało mnie to miesięcznie majątek, ale co za tym idzie, moi drodzy? Efekty były znakomite. Ja jeździłem, ja robiłem rekordy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie. Ja potrafiłem tak sobie, tak miałem dużo klientów, którzy zgłaszali się do mnie, że coś mają na sprzedaż. Obojętnie mówię samochód, motor, motorower, nie ma to znaczenia. Czy tam jakieś części nawet, że ja sobie układałem trasy tydzień w tydzień jechałem, robiłem taki zbiór. W zależności od tego, jaką trasę chciałem pokonać, no to zabierałem albo autoleweto jechałem, albo busem, albo busem z przyczepą. Konfiguracja była naprawdę różna i zbierałem, robiłem takie kółko po Polsce, według mojej jakiejś tam tego, ci ludzie poszczególni na mnie czekali i ja zbierałem ten sprzęt, zwoziłem do domu. Potworne ilości, możecie mi, możecie mi zaufać, no, jak ktoś kiedykolwiek kupił ode mnie, a mam ludzi, którzy kupili ode mnie w całej Polsce sprzęty naprawdę różne, no bo teraz wymienić tego nie jestem w stanie, to były no, setki to tak powiedziałem Wam, nie mogę powiedzieć setki, bo ja nie liczyłem tego nigdzie, ale, ale to mogło być. No, 100, 100 ileś, to to nie, no to popełniłbym fopaj, ja bym powiedział, że bardziej 200, może nawet 300, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja chciałbym Wam powiedzieć bardzo dokładne dane, dlatego, że ja nie jestem konfabulantem, który wymyśla jakieś historie, opowieści, skrypty, bo jakbym się obrócił, ja nie chcę Wam pokazywać, ale tylko przy, przy obrocie. Ja tutaj za sobą mam trzy samochody zabytkowe, jeszcze motocykl jest, to tylko tutaj części pełno, jeszcze w innym miejscu mam, mam samochody, jakieś tam jeszcze rzeczy pozostawiłem, ale to jest tylko to, co tutaj ja mówię, mam to już jest. Więcej niż 20, a co dopiero mówić o kilkunastu latach pracy tylko i wyłącznie w tym temacie. Możecie sobie wyobrazić, że to były potężne ilości, powtarzam, potężne ilości. Siłą rzeczy, przy takiej ilości przemielonego materiału, siłą rzeczy trafiały się bardzo, bardzo, bardzo duże znakomitości, bardzo takie mm, pojazdy nietypowe. Tak jak powiedziałem, wspomniałem tylko i wyłącznie o tym Junaku yy, z Początki ścisłe produkcji. Trzycyfrowy numer ramy, powiem, że 100 któryś. No tylko tak, żeby tam nie, nie za bardzo dawać szczegółów. To był model bardziej taki prototypowy. Poprzedni, znaczy kolejny właściciel, któremu ja to sprzedałem, gdzieś tam się dowiedział, że to, jest, że to był model Junaka, który został przekazany do kooperanta, który, który produkował części do Junaka, i tam inżynier dostał po prostu takiego Junaka. Jako pracownik tegoż zakładu. Rocznik zdaje się 56, z tego co pamiętam. No naprawdę ścisły początek produkcji. Według mnie, z moich informacji, a to było już lat temu, gdzie z tym Junakiem miałem do czynienia, nie wiem, 7, może 10, a teraz naprawdę ja nie mam pamięci. No to według mojej oceny nie ma w Polsce starszego Junaka. Ja nie mówię o jakimś tam egzemplarzu, który rzekomo w muzeum jest. Coś tam, jakiś młody model. No umówmy się, co innego jest model motocykla, który został pierwotnie od razu zostawiony w muzeum, a co innego jest y, taki, który był jezdny w doskonałym stanie. Moi drodzy, kończy mi się czas, to jest najgorsze, bo bym chciał powiedzieć wam wiele, wiele więcej na ten temat. Gazety, gazety, już teraz nie ma najmniejszego sensu, yy, ponieważ, po pierwsze, a przestało to działać. Dla te, dlaczego przestało działać? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Ci ludzie, którzy to eksploatowali, którzy to posiadali, którzy mieli to i którzy czytali te gazety, niestety z wielką przykrością powiem, czas zrobił swoje, oni po prostu nie żyją. Dlatego nie uczcie się, że dzisiaj gdzieś jakiś starszy dziadek jeszcze do Was zadzwoni, czy da Wam coś. Oczywiście, że nie mówię, że nie ma jeszcze pojedynczych, tak jak mówię, przypadków, bardzo jakichś tam sporadycznych gdzieś ktoś coś ma, ale dotrzeć do nich dotrzeć do nich to już tylko i wyłącznie jest absolutny przypadek, jeżeli chodzi o poszczególne jakieś tam yy, takie egzemplarze, aniżeli jakieś masowe docieranie. Także jest koniec tej historii. Ja to przetestowałem i wyeksploatowałem temat na maksa. Byłem ja bym powiedział, na pewno jedyny, który robił to na taką skalę. Nie mam żadnych wątpliwości w skali Polski, bo co innego jest, jak ktoś się urodził nieco wcześniej przede mną i, i jakby obcował e, z tym tematem i gdzieś tam na wioskach jeszcze jeździł, zbierał, pytał pod sklepem, to jest zupełnie co innego. Ja nie mówię, że ktoś nie nazbierał więcej wcale, absolutnie nie, bo ja wiem, mam świadomość, że, że robili to zupełnie inaczej, a co innego jest pozyskiwać w ten sposób, co ja, na terenie absolutnie całej Polski. Możecie mi ufać, cała Polska była. Moja, wszędzie byłem, wszędzie można powiedzieć, że tych miast odwiedziłem setki yy, miejscowości, także no dużo, dużo, dużo bym mógł opowiadać. Ja myślę, że zakończymy, dlatego że zaraz mi ten film podzieli się na dwie połówki, będę miał problem z montażem. Wszystkiego dobrego życzę, jeżeli Wam się cokolwiek podobało, proszę Was, łapka do góry, motywacja zawsze. Kolejny film, na który serdecznie zapraszam i będę kontynuował temat, to jest o motorynkach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.